Czytałem taką ważną rzecz, takie ważne słowo, że w kościele czy do kościoła, e, musisz jakby w niego się wcielić poprzez nowo zrodzenie, stać się częścią tam od wewnątrz, a nie chodzi o to, żeby stał się częścią kościoła na zasadzie przystosowania się tylko. Bo każdy może się przystosować do pewnych rzeczy. Chodzi o to, żebyś miał w swoim sercu, żeby miał w swoim sercu tą świadomość tą pewność, że jestem Bożym dzieckiem, zrodzonym z Ducha, zrodzonym ze Słowa i Duch Boży poświadcza mojemu Duchowi, że jestem Jego własnością. To jest niesamowicie ważne, to jest jedna z podstawowych lekcji Bożego Słowa, o czym mówił Pan Jezus. Mówi, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie narodzi z wody i z Ducha, nawet nie zobaczy Bożego Królestwa. Ale dzisiaj chcę wrócić, kontynuować temat Psalmu 50. Nie wiem, czy czytaliście sobie ten Psalm 50. Pamiętacie, mówiliśmy, nie ten Psalm mówi, Bóg mówi przez to słowo, przez y, autora tego Psalmu, y, mówi o tym, że powstaje, aby przyjść, do swojego ludu i aby ten lud był osądzony. Oczywiście to osądzenie nie polega na tym, czy to nie jest Bożym zamiarem, aby ten lud był potępiony. Chodzi o to, że Bóg oczekuje, że Bóg pragnie pokazać im na ich brak szczerości w tym wszystkim, co robią przed Jego obliczem. To, że składają ofiary, okej, okay, ale gdzie jest ich serce? Gdzie jest ich zaangażowanie? Dlaczego to robią? Czy to jest tylko pusty gest, żeby spełnić pewną religijną powinność, czy rzeczywiście ich serce w tym jest? Oni z serca to czynią i są posłuszni Bożemu, Bożemu Słowu. I Pismo wyraźnie nas przestrzega, nie tylko w tym Psalmie, ale jak mówiłem i w księdze proroka Izajasza i w innych miejscach, Bóg. Ostrzega, aby nie robić czegoś na pokaz, nie robić ze złych motywów. To jest ważne, żebym sprawdzał samego siebie, dlaczego ja to robię, dlaczego ja dzisiaj tutaj jestem. No, bo ktoś może się do mnie doczepić, bo mnie nie ma i znowu będą się pytać, gdzie jesteś. Nie, ja tutaj jestem, bo chcę być, bo wiem, że to jest dobre miejsce wyznaczone przez Boga, aby wzrastać, aby. Spełnić służbę przed Bogiem, prawda? Zresztą Słowo Boże na tym względzie jasno, jasno upewnia. A więc czasami Bóg mówi, Wasze ofiary, to co składacie, tak jak mówił do Izraela, co mi po mnóstwie waszych ofiar? Po co przychodzicie, jeżeli wychodząc z tego miejsca i tak żyjecie po swojemu, i tak nie reagujecie na moje słowo, i tak nie ma żadnej zmiany w waszym życiu. I każdy z nas, myślę, że to jest ponadczasowa, nie tylko starotestamentowa testamentowa prawda, każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy ja pozwalam Bożemu Słowu, Bożej Prawdzie na zmiany w moim życiu. Czy ja doznaję zmian w wyniku słowa Pana, które on posyła. Bo przecież on nie posyła słowa tylko po to, żeby zaspokoić Twoją i moją ciekawość. Jeżeli tak to traktujemy, no to poniesiemy porażkę. Ale słowo Boże jest posyłane po to, abyśmy zrozumieli prawdę i zaczęli żyć według prawdy Bożego Słowa. Uchwycili się Bożego Słowa. I zadałem sobie pytanie, i chcę dzisiaj na ten temat mówić. W jakie w nowym przymierzu chrześcijanie mają składać Bogu ofiary? Bo skoro już nie mamy składać ofiar ze zwierząt, czy z ofiar z pokarmów, czy z jakiś płynnych rzeczy jak oliwa i tak dalej wino tak jak Izraelici byli zobowiązani przez zakon to czy my w nowym przymierzu mamy coś do składania i muszę powiedzieć że w nowym testamencie w tym nowym przymierzu na kartach nowego testamentu mogę odkryć że lud nowego przymierza powinien składać Bogu ofiary i chciałbym te ofiary, czy tych kilka różnych ofiar przedstawić, co Bóg widzi jako ofiarę, którą lud nowego przymierza ma składać Bogu. My to robimy czasami świadomie, czasami nieświadomie. Ale chciałbym, żebyśmy to uświadomili sobie, że jako lud nowego przymierza mamy składać ofiary. Czy mamy składać jakąś ofiarę za nasze grzechy w nowym przymierzu? Absolutnie nie. Ofiara za grzechy została złożona raz na zawsze. Ja tylko podam kilka miejsc z Bożego Słowa, z listu do Hebrajczyków, gdzie autor tego listu bardzo wyraźnie uczy: Kościół uczy nas, wierzących w Jezusa Chrystusa, że ofiara za grzech już nie jest żadną naszą tutaj praktyką. To Bóg złożył ofiarę ze swojego Syna. A Chrystus dobrowolnie złożył siebie na ofiarę za grzechy całego świata, za grzechy całej ludzkości. I drodzy, ta ofiara została dwa tysiące, blisko dwa tysiące lat temu złożona. Jedyna, niepowtarzalna, i ona nie potrzebuje żadnych dodatkowych uzupełnień. Ofiara Chrystusa, przelana święta krew Chrystusa na krzyżu Golgoty. Spłaca wszystkie nasze długi wobec Boga. Amen? To jest niesamowicie mocno podkreślone. W liście do Hebrajczyków w siódmym rozdziale, w wierszu 25 do 27, czytamy tak. Dlatego może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Kto nas może zbawić na zawsze? Kontekst wyraźnie mówi: którzy przez Niego, przez Jezusa, przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. A więc zbawienie nasze jest darowane każdemu człowiekowi, który przystępuje do Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Przez niego wołasz do Boga Ojca. Wołając do Jezusa i prosisz o Bożą łaskę i Boże zbawienie. On ma moc zbawić każdego, który przez niego przystępuje do Boga, bo żyje i wstawia się za nami nieustannie. On nie musi składać codziennie, dalej czytamy, który nie musi codziennie, jak inni kapłani, arcykapłani, składać opiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Raz na zawsze. Ofiara Chrystusa, Jego życia, Jego przelanej krwi. Jest doskonała w oczach Boga, jest zupełna w oczach Boga. I słuchajcie, byłoby czymś, nie, ja powiem nawet bluźnierczym, próbowanie, że ta ofiara może być jeszcze przez czyjeś uczynki, zasługi uzupełniona dla Twojego czy mojego zbawienia. Pismo wyraźnie nas uczy. Jesteśmy odkupieni tylko przez tą jedyną ofiarę i przelaną krew Jezusa Chrystusa. Tak i Chrystus. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Hebrajczyków 9,28. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Ktoś powie: no dobrze, ale jeżeli ja teraz zgrzeszę, bo kiedy przychodzę do Boga, kiedy się przed nim uniżyłem, proszę go o przebaczenie, on oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu, ale jeżeli. Będąc w przymierzu z nim zgrzeszę, czy potrzebna jest znowu ofiara? Nie. Ta jedna ofiara gładzi wszystkie grzechy. Jeżeli upadniemy i zgrzeszymy i wyznamy ten grzech, ta krew, która przelała się na krzyżu Golgoty, jest wystarczająca, wystarczającą ceną, aby oczyścić nas z wszelkich grzechów i upadków w naszym chrześcijańskim życiu, prawda? Tak to rozumiem. Tak słowo Boże tu wyraźnie mówi. Dalej Hebrajczyków 10, 12 do 14 mówi tak, lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Słuchajcie, przez tą ofiarę Ty i ja, nie tylko Bóg oczyścił nas i przebaczył nam grzechy, w Jego oczach jesteś święty, usprawiedliwiony, ona czyni nas doskonałymi w oczach Boga. I to nie jest żadna nasza zasługa. To jest łaska. Z łaski zbawieni jesteśmy. Tak mówi Paweł w liście do Efezjan, nie przez uczynki, ale przez ofiarę Jezusa, zbawiony, do dobrych uczynków, ale nie przez dobre uczynki. Ktoś to tak pięknie powiedział, żeby być zbawionym, po prostu musisz uznać, że jesteś zgubionym grzesznikiem świadomie. Nie na zasadzie, no wszyscy zgrzeszyli. No to ja też w jakiś sposób jestem grzesznikiem. Ale kiedy jesteś poruszony do głębi, zgrzeszyłem i zawiodłem Boga. I idziesz przed Jego oblicze wzywasz jego imienia, wołasz do Boga, aby Ci przebaczył, aby Cię oczyścił, aby Cię odnowił tam głęboko, w Twoim życiu, w Twoim sercu. i wtedy Bóg odpowie na taką modlitwę i stajesz się nowym, obmytym, oczyszczonym. Tam jest napisane już więcej nie wspomni naszych upadków. To jest dobrze wiedzieć, Bóg, kiedy nam przebacza, już nigdy więcej nie wspomni naszych wypad upadków grzechów. A więc te, które były i te, które wyznajemy przed Bogiem, jego krew oczyszcza i Bóg nigdy nam tego nie wypomina. Jak wielka jest jego ofiara. Wiecie, to powoduje, przynajmniej ja mam taką świadomość, że kiedy sobie to uzmysławiam, to mówię: To jest tak wielkie, to jest tak święte, to jest tak potężne, że ja muszę w takim razie naprawdę trzymać się z dala od grzechu, bo Chrystus zapłacił życiem i swoją krwią za moje grzechy. Nie po to, abym dalej grzeszył, ale abym był wolny od grzechu. Abym już nie grzeszył, abym służył żywemu Bogu. Tak więc widzimy, że w Nowym Przymierzu już nie składamy ofiar za nasze grzechy. Bóg już to dokonał w Chrystusie Jezusie. Wykonało się. Jezus zawołał na krzyżu. Wykonało się zbawienie. I skonał. Jego ofiara została przyjęta. Skąd wiem, że została przyjęta przez Ojca? Uznana przez Ojca, dlatego, że pismo mi o tym mówi. Pamiętacie, że kiedy Jezus skonał, co się stało w świątyni? Rozdarła się zasłona z góry na dół, czyli zostało otwarte miejsce. Tak jak mówi nam czwarty rozdział listu do Hebrajczyków: Otwarte miejsce, z miejsca świętego, do tronu łaski, do arki przymierza, do najświętszego miejsca przed oblicze wszechmogącego Boga. Czyli wszyscy już teraz, nie kapłani tylko, wyznaczeni w Starym Przymierzu jako pośrednicy między Bogiem a ludem Bożym, ale teraz cały lud Boży. Bez tego pośrednictwa kapłanów może przyjść do tronu łaski i Bóg będzie go błogosławił i będzie mógł Bogu służyć. stanie Chrystusa potwierdza, że ta ofiara została przyjęta. Trzeciego dnia Chrystus powstał z martwych i zatriumfował i zasiadł po prawicy Ojca. Z własną wniósł tam do miejsca, do samego nieba swoją świętą krew, która przemawia za tobą i za mną. Haleluja. Widzicie, to są wielkie Boże dzieła, które zostały dokonane. Ale jest jeszcze coś. Pamiętacie tą sytuację, kiedy w niebie jest niebo otwarte, Jan widzi i nagle jest księga i anioł mówi, kto może otworzyć tą księgę? Chodziło o to, że ktoś z ludzi, on szukał kogoś z ludzi, kto mógłby otworzyć księgę, która była zapieczętowana. I jest napisane: I nikt z ludzi pod ziemią, na ziemi i na niebie nie mógł jej otworzyć. A więc ani nikt z tych, którzy umarli, ani z tych żywych, ani nikt gdzieś tam w niebie nie mógł jej otworzyć. Musiał to być człowiek. I w końcu Jan płacze, bo wie, że nie zostaną dopełnione rzeczy, jeśli ta księga nie będzie otwarta. On mówi, Anioł mówi: Nie płacz, i przyszedł baranek. Oto jest baranek, który może tą księgę otworzyć, jej pieczęcie. I tu jest, właśnie o, o nim jest mowa. Gdy baranek przy, przejął zwój, Upadły przed nim cztery istoty, upadło też dwudziestu czterech starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści. Godny jesteś wziąć zwój, zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Wiecie, nigdy nie pomyślałem o tym tekście, kiedy ludzie mówią, a co będzie z tymi? Którzy nie słyszą Ewangelii, żyją w buszu. Ale tu mam odpowiedź. Z każdego języka, plemienia i narodu i wiem jedno, Bóg wie i ma moc zbawić tych, nawet którzy nie słyszeli poselstwa Ewangelii. Jest w stanie, bo przecież Bóg będzie sądził ludzi bez zakonu i pod zakonem i także w Nowym Przymierzu. I każdy z nas ma przynajmniej taki radar, Boży radar, sumienie. I wiesz, co jest dobre, a co złe. Wiesz, co zrobiłeś, i Bogu się to nie podoba. Jeżeli zatwardzimy sumienie, zatwardzimy ten głos Boży, tego świadka, współświadka, który jest w każdym człowieku pod każdą szerokością geograficzną. Dlatego nie zatwardzajmy naszych serc, naszych sumień. Przed Bogiem i przed Bożym Słowem. A więc ty masz moc, bo odkupiłeś i nabyłeś dla Boga przez krew. I dalej uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miliardy, miliard. 10 tysięcy razy 10 tysięcy i tysiące tysięcy – Ogłaszali do, donośnie, godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i, chwałę, i, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Ale tu jest coś bardzo ważnego. Nie ma już kapłaństwa takiego, jak było w Starym Przymierzu. Już nie ma potrzeby, żeby między mną a Bogiem stał kapłan, który będzie coś robił dla mnie, aby to zyskało łaskę przed Bogiem. To było stare przymierze, kiedy była zasłona, kiedy ludzie tak, nawet lud Boży nie mógł bezpośrednio przyjść do tronu Bożego. Ale kiedy wykonało się na Krzyżu, zasłona została rozerwana i teraz napisane jest, że każdy człowiek, każdy, kto by wzywał imienia Pana, nie przez kogoś, ale bezpośrednio do ojca, przez syna, ten będzie zbawiony. I teraz jest napisane tutaj w tym tekście i wielu innych, i apostoł Piotr o tym pisze: Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Czy wiesz, że w oczach Boga, w nowym przymierzu, jeśli stałeś się Bożym dzieckiem, jesteś kapłanem Boga? Kapłanem, kapłanką? Jesteś kimś, kto pełni służbę, bo kapłan, no w jakim sensie, Słowo kapłan w ogóle oznacza ten, który stanowi pomost. I ty i ja poprzez nasze świadectwo dajemy pomost pomiędzy Bogiem a zgubionym człowiekiem. Ale jesteśmy nazwani kapłanami. Kapłan powinien składać ofiary. Jeżeli nie ma już ofiar za grzech, bo została złożona doskonała ofiara, jedyna i niepowtarzalna, to czy ty i ja, jako kapłan w Nowym Przymierzu, mam coś do składania Bogu? Wyobrażacie sobie, gdyby, bo to jest przywilej być kapłanem, jedno plemię Bóg w Jakubie odłączył do kapłaństwa lewitów, całe plemię lewiego. Z tego plemienia lewiego wybrał sobie Arona i oni tworzyli całe pokolenie kapłanów i kapłanów. Lewici służyli przy przybytku i pomagali kapłanom, a kapłani byli odpowiedzialni bezpośrednio za stawanie przed obliczem Boga za ludem. Tak to wyglądało. Czy wyobrażacie sobie, gdyby ktoś otrzymał taką pozycję i kapłan by coś robił? Albo zlekceważyłby to, by powiedział, a, nie przykładał serca do tego, nie uważał tego, że Bóg uczynił mu wielki honor. Tak więc uczynił z nas ród królewski i kapłan. Nie jesteś byle kim, nie jesteś ogonem. Nie jesteś kimś nic nieznaczącym. Jesteś bożym dzieckiem odkupionym drogą świętą krwią Jezusa. I on z nas, z ciebie i ze mnie uczynił sobie kapłaństwo Nowego Przymierza. Co mamy składać arcykapłanowi Jezusowi? Co mamy składać Najwyższemu Bogu? O czym Pismo Święte mówi? Pamiętacie, w Psalmie 50 Bóg mówi: Ofiarą Bogu przyjemną jest co? Ten psalm 50. Tam jest nacisk położony na dziękczynienie. Powiedział: Złóżcie mi dziękczynienie, i wtedy mnie uczcicie. Inaczej mówiąc, kiedy oni przynosili te ofiary za swoje grzechy, czy całopalne, tam nie było wdzięczności. Bóg nie widział wdzięczności, nie widział tego powiązania w sercu. Mówi, ale uczcicie mnie naprawdę, kiedy złożycie mi nie. A więc lud nowego przymierza. Tak jak w starym przymierzu Bóg oczekiwał, że będzie wdzięczność okazywana Bogu, tak lud nowego przymierza tą jedną z ofiar, którą ty i ja powinniśmy składać Bogu, czy jesteśmy w zgromadzeniu, czy jesteśmy w naszej komorze modlitwy, czy gdziekolwiek, to powinno być wdzięczne serce. Amen. Wdzięczność. Wdzięczność. Nawet świeccy ludzie, psycholodzy, niewierzący w Boga, mówią, że wdzięczność i wdzięczne serce za to wszystko, co jest, nie mówiąc, że kierują to do Boga, ale po prostu są tak wdzięczni, nie wiem, losowi, nie wiadomo czemu, mówią, i to wpływa pozytywnie na Twoje życie. To psycholodzy świeccy mówią. A Bóg mówi w starym i nowym przemierzu: bądź. Wdzięczny, bo to jest ofiara, która podoba się Bogu. Tak mówi nam ten Psalm 50. Bardzo jasno i bardzo wyraźnie, że będziemy taką ofiarę Bogu składać. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Czci mnie ten, wiersz 23, kto mi ofiaruje swe podziękowanie. Jest tak wiele rzeczy, to już dzisiaj było wspominane w modlitwach. Za proste rzeczy. Za to, co mamy, że obudziliśmy się, że możemy się poruszać, że możemy tutaj być. A więc to podoba się Bogu. Czy w Nowym Testamencie mamy coś o dziękczynieniu? Pamiętaj, jesteś królewskim kapłaństwem. I Bóg chce, żebyśmy w sposób świadomy, Uczcili go, złożyli mu ofiarę dziękczynienia. Czy w Nowym Testamencie są miejsca, które mówią o dziękowaniu, o wdzięczności? Dwa takie główne miejsca podam. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża względem Was. I zaraz po tym wersecie, to jest 1 Tesaloniczan 5,18, ducha nie Gaście. Zobaczcie, jeżeli nie mam wdzięcznego serca, będę gasił ducha Bożego w swoim życiu. Przez niewdzięczność, przez brak wdzięczności. Wdzięczność musi być wyrażona słowami. To nie jest tylko, że ja w środku, ale ja dziękuję, ja ogłaszam, jestem wdzięczny Bogu. I Bóg chce. Zresztą w tym fragmencie z objawienia jest napisane, że oni tam. Składają Bogu i chwałę, i dziękczynienie. Wiecie, że w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, także jest o tym mowa, że ludzie odeszli na własne drogi, bo nie złożyli Bogu dziękczynienia jako Bogu. A więc pamiętaj, pamiętajmy drodzy. Drugie miejsce, tu jest napisane: za wszystko dziękujcie, za wszystko. Tutaj wielu się zastanawia, no za wszystko, czy dobre i złe, które mnie spotyka. Bóg mówi za wszystko. Bądź wdzięczny. Wiecie, czasami bardzo złe wydarzenia Bóg jest w stanie i zmienia w coś, co przynosi nam nieogro... niesamowite błogosławieństwo. No podam przykład. Wyroki Boże wobec Józefa i plany były jasne. On miał sny prorocze. A później przysz... przyszedł kataklizm. Wyobrażacie sobie? Młodego, wierzącego, zapalonego, ledwo się nawrócił? Prawda? O, jakiego mam cudownego Boga? O, co on ma, jakie on ma wspaniałe plany dla mnie? I nagle wszystko jest zawalone. Jest w niewoli, jest poza rodziną, jest nikim. Jest ogromna próba jego wiary. Co on zrobi? Ale Józef nie pozostał w takim stanie. Tam nie ma goryczy, tam nie ma żalu, tam nie ma pretensji. On zachował swoje serce pełne wdzięczności i chwały dla Boga i wierności. A więc za wszystko, i też jest napisane we wszystkim: dziękując zawsze, we wszystkim Bogu i Ojcu, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc mam dziękować Bogu, i za. I we wszystkim, w każdej sytuacji, znajduję coś, za co jestem Bogu wdzięczny. I wiecie, nawet kiedy nie rozumiemy i teraz nie wiemy, jak sytuacja na świecie się rozwinie, wiem jedno, drodzy. Objawienie mi o tym mówi, pismo mi o tym mówi: nad wszystkim jest Bóg. I On wszystko kontroluje. I nic nie wydarzy się, na co On nie pozwoli. Amen? Nie muszę się bać. Nie będzie łatwo, ale wiem jedno, On jest ponad tym. I wiem jeszcze jedno, że On jest z Tobą i ze mną aż do skończenia świata. Amen? Nigdy Cię nie zostawi, nigdy nas nie opuści. Tak więc dziękujmy Mu za to. Powiedz, źle się dzieje, nie mam tego, ale możesz powiedzieć, ale mam Boga. Dziękuję Ci, Boże, że Ciebie mam. Może straciłeś wszystko, straciłeś majątek, nie wiesz, co zrobić, ale możesz powiedzieć, ale Ciebie, Panie, nie straciłem. Dziękuję Ci. Haleluja. Wiecie, bo tak naprawdę, dopóki mamy Boga, to mamy wszystko. Nawet gdybyśmy zostali pozbawieni majątków i wszystkiego, list do hebrajczyków o tym mówi. Zostali pozbawieni ze względu na wiarę w Jezusa, domów, majątności, wszystkiego. Dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi: Ale wy się nie cofajcie z powrotem, żeby cokolwiek z tych rzeczy próbować zachować na chwilę. Ale wierzcie i ufajcie. Psalm 103 Dawida mówi tak: To sam Dawid mówi do swojej duszy: Błogosław duszo moja panu i wszystko co we mnie, jego świętemu imieniowi: Błogosław duszo moja panu za wszystkiego dobrodziejstwa. Za to, że przebacza mi moje winy, za to, że leczy moje choroby. A więc, jako królewskie kapłaństwo w Nowym Przymierzu, jako ten, który należy do nowotestamentowego kapłaństwa, Bóg oczekuje, że ty i ja będziemy pełni wdzięczności. Że będziemy wyrażać wdzięczność. Dla naszego Boga. Druga rzeczą, którą rodzaj ofiary w tym nowym przymierzu, to jest ofiara chwały, czci i uwielbienia. Bóg oczekuje od nowego stworzenia, od królewskiego kapłaństwa, że będziemy go wielbić i czcić i wywyższać. Tutaj czytałem w objawieniu 5.8, że modlitwy świętych są zebrane w złote czasze. Jako miła woń przed tronem Boga. Drodzy, czy wiecie, że kiedy modlisz się, kiedy modlimy się, te modlitwy są zbierane tam w niebie. Są miłą ofiarą woni przed tronem Boga. Bóg słyszy to. Miło, miło, miła woń Pana. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale. Także tam mamy... Napisane, co powinniśmy składać na ofiarę Bogu w Nowym Przymierzu. I czytamy tak, czytamy tak, w Wierszu 15. Przez niego więc, przez Jezusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia. Inne tłumaczenia mówią ofiarę pochwalną. To znaczy owoc warg wyznających Jego imię. Ty i ja, lud Nowego Przymierza, zgromadzenia Pana. Ja wiem, że my potrzebujemy też ciszy, skupienia i taka też może być bardzo błogosławiona modlitwa, ale to jest tylko część. Ale jak jest napisane w Psalmie Setnym, pamiętacie? Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed Jego oblicze jak. Znacie Psalm Setny? Przychodźcie przed Jego oblicze z weselem, z uwielbieniem, z chwałą. W Starym i to jest także w Nowym Przymierzu, bo tutaj jest napisane, że my mamy składać Bogu ofiarę uwielbienia. Dlatego nie powinniśmy się dziwić. Ja się cieszę, jak słyszę, jak jeden, drugi. Któryś tam podnosi głos, kiedy mamy taki czas indywidualnej modlitwy i oddaje Bogu chwałę, ale też cieszymy się, kiedy całe zgromadzenie podnosi głos, aby wielbić Pana. To jest ofiara chwały, którą Bóg oczekuje od ludu nowego przymierza. A więc jeśli w Starym Przymierzu to było ważne, o ileż bardziej staje się to ważne, nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Tak pisze autor listu do Hebrajczyków nieustannie. Efezjan 112 12-14 mówi: abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, przyczyniać się do uwielbienia, wywyższenia chwały Bożej. To jest ofiara, której Bóg oczekuje. A co jest z tym podnoszeniem rąk? Więc taki tekst w liście do Tymoteusza: Niech mężowie, mężczyźni podnoszą czyste ręce do Pana, tak? A więc to, co było w starym, jest teraz przeniesione i do nowego przymierza, podnosić ręce. Popatrzcie, jak Bóg traktuje podniesienie rąk. W psalmie 141, w wierszu drugim jest tak napisane, niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Popatrzcie, Bóg chce, żebyśmy wyrażali cześć, uwielbienie, także przez podniesienie rąk. Prosty gest, prosty gest. Ale wiecie, dający czasami niesamowite dalej uwolnienie dla osoby, która uwielbia Pana. Kiedy podnosisz ręce, już nie jest tak, się modlisz... Ale, jakby coś otwiera się w Tobie bardziej dla chwały, dla uwielbienia Boga. Jeżeli Bóg to widzi, jak, że podnoszenie rąk jest, i tak mówi psalmista, jak ofiara wieczorna. Czy klaskanie. Oczywiście to wszystko musi płynąć z serca. Autentycznie. Nie na zasadzie, że no, no tak, to tak będę. Nie, podnoszę ręce, bo bo po prostu chcę oddać Bogu chwałę. W ten sposób to jest wyrażane i w Starym, i w Nowym Przymierzu. W liście do Rzymian, jak powiedziałem, 1,27 jest napisane tak, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. A więc kiedy coś jest nie tak z nami, kiedy nie ma w moim sercu wdzięczności, nie płynie z moich ust chwała i uwielbienie dla Boga, bo Bóg oczekuje jednego i drugiego. To jest miła ofiara składana Jemu, świętemu Bogu. Ojciec takich szuka, którzy by Mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Jeśli mój duch jest ożywiony, to będę chwalił Boga. I pamiętacie, kiedy tacy bardzo religijni ludzie mówili: Ucisz, ucisz te dzieci, niech nie wołają Hosanna. To Jezus powiedział: Gdy one będą milczeć, kamienie będą wołać. I nie chciałbym, żeby kamień mnie zawstydził. Jeśli martwy kamień może przemówić, a wiele kamienie przemawiają, Da, e, Jakub spał na takim kamieniu i miał sen. I widział drabinę do nieba. I postawił ten kamień jako kamień pamiątkowy. Izraelici wyciągnęli z, ze środka Jordanu kamienie i postawili, utworzyli ołtarz. I te kamienie przemawiały, że tędy Izrael przeszedł suchą stopą. Kamienie będą wołać, będą świadczyć. A lud Boży nowego przymierza. Drogoście kupieni, pisze Paweł, pisze Paweł w liście do Koryntian 6, 20. drogoście kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Skoro więc Chrystus wykupił was za wręcz niewyobrażalną cenę, oddawajcie Bogu chwałę w jedności Jego ciała. To jest dynamiczne tłumaczenie pierwszego listu do Koryntian 6, 20. Dalej, są ofiary, które Bóg oczekuje, które powinniśmy składać. W szesnastym wierszu tego trzynastego rozdziału listu do Hebrajczyków jest napisane, nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. Dobroczynność i wzajemna pomoc. Tutaj jest ofiarą, której Bóg ma upodobanie. Jest, pamiętacie, taka, w Starym Testamencie zostało napisane, że kto pożycza biednemu, komu pożycza? Kto żyruje za tą pożyczkę, której czasami ludzie nie oddają i nie, chcą, nie mogą nam oddać? Nie dlatego, że bo wiecie, nieoddawanie pożyczek jest grzechem. Ale kiedy ktoś nie może, my pożyczamy z tą świadomością, że nie dostanę zwrotu, bo go nie stać na to. Kto pożycza temu biednemu? Pożycza komu? Jak tam jest napisane? Pożycza Panu. Bóg mówi, ja ci oddam. Nie duś go. Jeśli nie jest w stanie, jeśli nie jest oszustem. Nie duś go. Wiecie, dobrze jest tak pomyśleć, że z Bożej Kasy. Z Bożej kieszeni lepiej jest otrzymać niż z ludzkiej. Nie? Bo wiecie, jak Bóg daje, to daje do przelewu. Tak Dawid mówi w Psalmie 23: Kielich mój przelewa się. Stół zastawiłeś wobec moich nieprzyjaciół. Ma obfitość, bo źródłem Jego zaopatrzenia jest sam Bóg. Hallelujah. Pomoc. I to jest cudowne, kiedy możemy widzieć, jak jeden drugiemu sobie pomagamy, jak wielu ludzi stanęło tutaj, swój czas, środki dawali, aby ten budynek mógł wyglądać jak wygląda. Pomoc. Ale też osobiście, gdzie widzimy, dajemy pomoc. Będziemy mieli tutaj 23. brata, który będzie nam usługiwał, i tam też będzie mowa o pomocy. Piękna rzecz. Kto pożycza biednemu, pożycza Panu. To słowo pomoc wzajemna to jest greckie słowo koinonia, wspólnota. To jest to, co pamiętacie, że kiedy ochrzcili się w dniu 50. po uwierzeniu w Jezusa, tam jest napisane i trwali w społeczności, w łamaniu chleba, w modlitwach i w nauce apostolskiej. To, to jest, tam jest użyte, ta społeczność to jest koinonia, wspólnota. I to od tego słowa właśnie jest współczucie i jałmużna, gdzie widzisz potrzebę i mówisz, ja ją chcę zaspokoić. Ilu ludzi z zewnątrz naszego zboru widziało potrzebę i wsparło nas bez tej pomocy? Dzisiaj ten budynek by tak nie wyglądał. Ale to jest właśnie to, że mamy. Nie zaniedbywać, nie zapominać tej dobroczynności i pomocy wzajemnej. Co mogę także w tym względzie zrobić? Jakub pisze 4,17: Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Grzeszy. Pan Jezus powiedział, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon i prorocy. A czynić dobrze nie ustawajmy, pisze. Paweł się do Galacjan, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przez czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I teraz przejdę do czegoś, o czym pastorzy nie lubią mówić w swoich zborach. Wolę to powiedzieć w innym zborze. Ofiarność. Ta materialna ofiarność w kościele. Jak wyglądają sprawy naszych finansów? Powiem tak, kiedy czytam Biblię, ofiarność ta materialna, finansowa czy materialna w jakiś inny sposób jest z pewnością wyrazem miłości i czci dla Boga. Jeżeli moje serce jest pełne miłości do, dla Boga, też będzie bardzo ofiarne dla Królestwa Bożego. Prawda? Wtedy jestem też uwolniony, aby Boga uczcić moimi finansami. W liście do Filipian, a więc nie mówię tego po to, żebyście coś pomyśleli pod moim kątem. Strachuję. Mówimy o pewnej, uniwersalnej prawdzie z Bożego Słowa. W liście do Filipian, akurat apostoł Paweł. To jest ciekawy tekst drodzy, bo on jest zawarty też związany też z obietnicą. To jest taki fragment 10 do 20. I w każdym razie Apostoł Paweł otrzymuje dar od zboru Filipii. On pisze tak: od 15 wiersza może. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysyłaliście środki na moje potrzeby. Kto się troszczył o Pawła? Paweł świadomie też rezygnował w niektórych miejscach z jakiejkolwiek przyjęcia ofiar. Ja powiem jedno, Bóg się troszczył, no ale te pieniądze on tak spuszczał w worku przez ludzi, których którzy dali pobudzić swoje serce, aby go wsparli. Inaczej mówiąc, dawali i gromadzili błogosławieństwo w Bożym Królestwie dla siebie. I Paweł mówi tak: Parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by. Wam zaliczyć na korzyść. Inaczej mówiąc, Paweł, to jest dobre, co zrobiliście wobec mnie. Ja, to ja jestem ubogosławiony tym, tą troską, tym staraniem, ale tak naprawdę ta ja się cieszę, że Wy kiedyś odbierzecie nagrodę za to. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem, że zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi Wasz dar niczym wspaniałe pachnidło, Słuchajcie, niczym wspaniałe pachnidło słodką, miłą Bogu ofiarę. Ta ofiara przekazana na służbę Pawła była tak naprawdę złożoną ofiarą Bogu. Bogu, który odpłaci kiedyś. I tu jest jeszcze taka dalej rzecz. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa chwale. W Chrystusie Jezusie. I niektórzy biorą ten wiersz dziewiętnasty bez tych poprzednich. O, ja wierzę, że mój Bóg zaspokoi wszelką moją potrzebę. Ale słuchajcie, ta obietnica jest uwarunkowana moim dawaniem i ofiarowaniem. Ja mogę na tą obietnicę się powo powołać tylko wtedy i mogę jakby Boga chwycić za słowo, tylko wtedy, kiedy ja Jestem tym, który uczestniczy w dawaniu, w składaniu ofiary, aby wspomagać Boże Królestwo, czy to Jego sług, czy to Kościół, w jakikolwiek sposób. Nie oczekuj, jeżeli nie jesteś wierny w jednym, że będzie, wypełni się obietnica. Ona jest uwarunkowana. Ofiara mile widziana. Wiecie, jak mówię, pieniądz w Kościele Zresztą pieniądze zawsze tworzą problemy, nie? Ale kiedy patrzę do Biblii starego i nowego przymierza, kiedy w tym względzie zaczynam właściwie funkcjonować, mogę być pewny jednego: Bóg będzie mi błogosławił moją pracę, mój trud, mój wysiłek i nie zabraknie mi chleba. Amen? Niektórzy mówią. To są sprawy ze Starego Przymierza, bracie my tu mamy nowe przymierze. Wiecie, że dziesięcina już była składana przed zakonem. Zanim zakon ustalił dla Izraela dziesięcinę. I to były szczególne, niesamowite postanowienia Boże. Kto pierwszy skłożył dziesięcinę bez nakazu ze strony Boga? Abraham, kto jeszcze? Kto? Nie Dawid. Kto jeszcze? Halo? Nie, to jemu złożył Abraham dziesięcinę. Melchisedekowi. Kto jeszcze złożył dziesięcinę? Ten, któremu ten sen taki cudowny na kamieniu się śnił. Jakub. Kiedy czytasz ten fragment, kiedy Jakub. Właśnie to jest jeden. Pierwsza Możeszowa 14 rozdział odnośnie Abrahama. Jakub 28 rozdział od 10 do 22. Tam Bóg. On, on widzi aniołów, On mówi. Bóg mu coś obiecuje. Ja cię zachowam na obczyźnie, ja cię sprowadzę z powrotem. Ja zatroszczę się, że będziesz miał co jeść i się w co ubrać. i Ja zatroszczę się, że Ty posiądziesz tą ziemię. A w Twoim potomstwie będę błogosławił wszystkie narody. I Jakub się budzi i mówi: Ja jestem przerażony. Tu jest miejsce święte, tu jest miejsce mieszkania Bo Boga, stąd jest Betel, dom Boży. I wtedy coś wypływa z wnętrza. Z serca pełnego wdzięczności, chwały i uwielbienia dla Boga. Coś, co zrodzi, to wydarzenie i obecność Boga zrodziła w sercu Jakuba, i On mówi, jeśli o mnie zadbasz, i bezpiecznie tu wrócę, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę ze wszystkiego. Później w zakonie dziesięcina jest już oficjalnie ustalona dla ludu Bożego. A więc nie trzeba mieć zakonu, żeby składać dziesięcinę. Nie trzeba. Wystarczy miłość, ufność Bogu. Bo jeżeli w tym względzie jesteś wolny, to jest jedna z takich rzeczy, która nas bardzo dotyka finanse. Ale jeżeli w tym względzie honorujemy Boga i czcimy Boga i uwielbiamy Boga, Bóg zwróci ci to nieraz wielokrotnie. Ja wiem to z własnego doświadczenia. Wiecie kiedy? A zresztą nie, nie będę mówił, bo doświadczamy tego doświadczamy tego. Jedna nawrócona starsza siostra mówi, pastorze, odkąd zaczęłam piec ciasta, od tak dla zboru, za własne środki, nikt mi nic nie dawał. Ja nie wiem, ale ja mam. Ja mam. Taka mała, niby mała rzecz, ale to jest ofiara. To nie jest coś. Dziesięcina w Izraelu, wiecie, co do tych dziesięcin w Izraelu, gdy tak studiuję te teksty, to myślę, że nie tylko ja mam pewne zamieszanie. Niektórzy mówią, że składali jedną dziesięcinę, inni, że dwie dziesięciny, a inni, że trzy dziesięciny. Generalnie mówiąc, dziesięć dziesięcina obowiązywała w Izraelu. Była składana do świątyni. Nie dla nich, do świątyni. Bodajże trzecia dziesięcina była Część z tej dziesięciny była przeznaczana dla biednych i dla nich. Część, żeby być przed Panem. O ile dobrze rozumiem ten, ten, te, te fragmenty. W każdym razie Bóg mówi: przyniesiecie całą dziesięcinę do, mojego, do mojej świątyni. To było na potrzeby świątyni, dla kapłanów, i też później dla z tego, co jakiś czas dla tych najbardziej potrzebujących. Ale taka była zasada. I kiedy lud, bo każdy tam składał dziesięcinę. Lud Boży znosił do świątyni, z tego żyli lewici. Lewici z tej dziesięciny ludu oddawali 10% kapłanom. Każdy był zaopatrzony, jeżeli byli posłuszni, bo bywało tak, że byli nieposłuszni i lewici szli, zostawiali świątynię i szli zajmować się swoimi własnymi sprawami. W każdym razie tak to wyglądało. Jest wezwanie i obietnica w Starym Przymierzu. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Pisze Malachiasz Lecz wy, wy pytujecie, w czym cię oszukaliśmy, w dziesięcinach i daninach. I tam jest: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię szarańczy pożerać Wasze plony? Wyraźna obietnica. Jeżeli w tym względzie będziecie takiej prostej rzeczy wierni, to doświadczycie mojego błogosławieństwa. Ja będę was chronił. Będę dbał o wasze błogosławieństwo. Przy powieści 10 mówią tak: czci Pana, czci Pana, darami ze swojego mienia z wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Izraelici składali dziesięciny i składali jeszcze dodatkowe ofiary na inne potrzeby, dla biednych, dla wdzięczności, ślubów itd. itd. Drodzy, kto utrzymywał Pana Jezusa i apostołów? kiedy oni chodzili i głosili Ewangelię od rana do wieczora. Popatrzcie, to jest niesamowite, bo przecież gdzieś, skądś musieli mieć pieniądze, aby wyżywić 13 co najmniej osób. W Ewangelii Łukasza, w ósmym rozdziale, od pierwszego i pierwszy, drugi wiersz, tam wyraźnie to jest napisane. Chodzi o to, wiecie, to jest coś niesamowitego, że jeżeli... Zawodzimy, to Bóg w jakiś sposób znajdzie osoby, których serca i ich sakiewki będą otwarte, aby wspierać Boże Królestwo. To jest to gromadzenie sobie skarbów w niebie, kiedy staniemy przed Nim. Jedni tam będą mieli bardzo dużo, a inni nie wiem. Każdy z nas wie, jak w tym względzie funkcjonujemy. Ja chcę tylko nas zachęcić do. Właściwej postawy w każdym względzie dzień chwały, uwielbienie pomocy wzajemnej, dobroczynności, ale także w kwestii ofiarności. I Słowo Boże wyraźnie mówi do świątyni to powinno być. Wkrótce potem wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu dwunastu, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło siedem demonów, Joanna, żona Huzy, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych służyły im one swoim mieniem. Służyły im one swoim mieniem. I to nie chodzi o to, że wszystko to, co tutaj jest znoszone, to jest dla usługujących. Nie. No, w Każdy zdaje sobie sprawę, że ten budynek tego wymaga, wiele środków. Służba wymaga takich, takich rzeczy. Mówimy o zasadach. Jak to jest w tym nowym przymierzu? Powiem tak. Słuchajcie, jeżeli przed zakonem była dziesięcina, w zakonie była dziesięcina, to sądzę, że dziesięcina to jest takie minimum wyznaczone przez Boga. I ona powinna być składana w kościele, w zbożu. A jeśli chcesz być ofiarny, to z tych jeszcze dodatkowo tą naszą ofiarność powinniśmy tutaj wykazywać. Ja tak przynajmniej rozumiem Boże Słowo, że je, mamy wyraźną wskazówkę, no ile powinienem dawać pastorze? Ja wiem, dawaj tyle, ile uważasz. Ale ja mam wskazówkę. I kiedy jako jeszcze student, młody chłopak, kiedy czytając Boże Słowo, to jest tak wyraźne i jasne. W liście do Hebrajczyków w siódmym rozdziale jest napisane, że w Nowym Przymierzu dziesięcina składana komu jest? Tam jest taki tekst, wyraźnie: Jezusowi Chrystusowi, który jest Twoim i moim arcykapłanem. Składając dziesięcinę, składasz ją Panu. Na chwałę Bogu. Oczywiście <laughs> zostawiam to każdemu do rozpatrzenia i do, że tak powiem, e, be, każdy z nas w tym względzie funkcjonuje jak uważa, ale ja przez Boże Słowo jestem zachęcony. Mamy Boże obietnice i ja chcę być wierny. I Bóg także jest wierny swojemu temu. Jest wiele innych miejsc, ale nie chcę, nie chcę już więcej o tym mówić. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa. Jeszcze na koniec tego fragmentu. A wszystko inne. Wszystko inne będzie Wam dodane. Wypróbuj Boga, sprawdź go, doświadcz go. I dwie ostatnie rzeczy, i będziemy się modlić. Już brat Roman chyba tutaj wspomniał tak na samym początku, kiedy mówiłem o ofierze, o skruszonym duchu. Ofiarą Bogu miło jest skruszone serce przed Bogiem. Wiecie, powiem, to jest łaska. To jest łaska, kiedy Ty i ja. Możemy doświadczyć takiego złamania skruszonego serca, kiedy mam świadomość, że zawiniłem, zawiodłem i tam wewnętrznie jestem poruszony. Nie mów nie tak zimno wyznaję, o Panie Boże, nie, jestem złamany tym, zawiodłem. Skruszone serce jest miłą ofiarą składaną Bogu. Ofiarą Bogu miłą jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Psalm 51, wiersz 19, Psalm 34, wiersz 19. Bóg nie chce śmierci nikogo z nas, ale chce, żebyśmy się upamiętali. I my czasami potrzebujemy, jako wierzący ludzie, takiego upamiętania w wielu dziedzinach. Jakub musiał być złamany, ten Jakub, który otrzymał tak wspaniały sen, tak wspaniałe słowo prorocze. Pamiętacie, po 20 latach wraca do ziemi. I naprzeciwko niego jedzie Ezaf z czterystoma, chyba z czterystoma ludźmi. I on wie, że jest po nim, jeśli Bóg go nie uratuje. I nad jabłkiem toczy całą nocną walkę z aniołem Pana. Anioł się z nim zmaga. Bo cały czas Jakub budował w oparciu o własny spryt i własną siłę. Cały czas. Był oszukiwany przez Labana, a później on tak zrobił, że Laban został wykiwany. Może nie tak do końca, bo Jakub się modlił przecież przy tym wszystkim. Bóg go błogosławił. I tam walczył. Wtedy Bóg musiał złamać tą własną siłę, ten... To własne poleganie na sobie u Jakuba i uderzył go anioł i, i, i zaczął kuleć. I wychodzi kulejący, idzie na spotkanie ze Zawem. To jest taki, taki symbol, taki obraz złamanego mojego ja. Ja sobie poradzę. Ja wiem najlepiej. On wie, że już takim, w takim stanie nie jest w stanie ani walczyć, ani uciec. Może tylko albo aż polegać na boku. I o to Bogu chodzi. Bo chce, żebyśmy całkowicie w każdej dziedzinie naszego życia na Nim polegali, w każdej dziedzinie. I podoba mi się to słowo. Lnu tlejącego się nie dogasi, ani trzciny nadłamanej nie dołamie. Kto tak postępuje? Pan Jezus. Czasami moje życie jest jak taki ledwo tlejący się len. Albo taki ledwo palący się ugienek. Wiecie, diabeł by wziął i zadeptał. On mówi, po tobie. Ale Jezus tak nigdy nie robi. On bierze. I kiedy zawiedliśmy w różnych sprawach, kiedy czujemy, że już nawet sami nie mamy wiary, że On jeszcze może nam ukazać łaskę, On przychodzi i podnosi nas i daje nam na nowo siłę. Skruszone serce. I ostatnia ofiara. Rzymian 12, 1, 2 mówi: Składajcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być wasza rozumna służba. A więc w sposób świadomy, kiedy oddaję siebie i mówię: Panie, teraz Ty jesteś szefem, Ty jesteś głową. Ja mam pomysły. Ale ja nie chcę chodzić według własnych co chcesz. Jaka jest twoja wola? Jaki jest twój plan? Czego oczekujesz ode mnie, Panie? A ja chcę być jak taka całopalna ofiara całego siebie. Mój duch, dusza i ciało chcę służyć tobie. I powiem wam, i to jest piękne, kiedy zaczynamy w ten sposób działać. I Bóg może z nami dokonywać niezwykłych rzeczy wtedy. Niezwykłych rzeczy. Młoda kobieta, albo inaczej, małżeństwo, świeccy ludzie, zapatrzeni w siebie, bogaci, z nazwy religijni czy z nazwy chrześcijanie, nie interesowali się nikim, ale kiedy Bóg do nich przemówił na jednej z ewangelizacji, oni nie wiedzieli nawet, że są oboje na tej samej ewangelizacji. Oboje oddali swoje życie Chrystusowi. A później Bóg mówi do tej kobiety, do tej żony, Zajmi się tymi biednymi dziewczynami na ulicy. Zrób coś dla nich. Ratuj ich dusze. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy składamy swoje życie na ofiary. Wtedy Bóg może dokonać niezwykłych rzeczy i uratować wiele, wiele, wiele dusz. Inni ludzie, mężczyźni, po II wojnie światowej, postanowili dotrzeć do plemion, które nigdy nie miały do czynienia z cywilizacją, bardzo wrogich plemion. Nie wiem, pięcioro bodajże z nich, którzy tam wyruszyli, wszyscy zostali zamordowani przez te plemiona. Byli gotowi oddać życie, aby zanieść Ewangelię. I ja sądzę, że tam później coś Bóg uczynił wśród tego plemienia. Drodzy, jesteśmy wyróżnieni, królewskie kapłaństwo. Służmy Bogu. Najlepiej jak potrafimy, składając Bogu ofiary, o których, których On oczekuje od Ciebie, ode mnie. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.